Wybierasz się do Ziemi Świętej i dobrze czujesz, że może to być pielgrzymka życia. Ale jest bardzo wiele różnych ofert wyjazdów tego rodzaju, więc jak dobrze wybrać? Jak wybrać mądrze, żeby z takiego wyjazdu przywieźć nie tylko dużo zdjęć, ale fantastyczne duchowe przeżycia, uskrzydlenie itd.? Pozwól, że podpowiem Ci 10 rzeczy, które trzeba uwzględnić przed podjęciem decyzji w sprawie wyjazdu do Ziemi Świętej. Będę je omawiał w kolejnych odcinkach tej właśnie miniserii, którą teraz rozpoczynam. Ksiądz Dariusz Iwański, od 25 lat przewodnik po Ziemi Świętej. Klasyczny użytkownik internetu, kiedy szuka sobie takich ofert pielgrzymkowych do Ziemi Świętej, na ogół kieruje się kryterium ceny. To nie jest nieważna sprawa, będę o niej mówił w kolejnych odcinkach, ale jest coś o niebo ważniejszego od ceny takiego wyjazdu. Jest to często informacja pomijana w ofercie różnych biur podróży i biur pielgrzymkowych, ale jest ona najważniejsza, kluczowa i nie zapomnij o nią zapytać. Mianowicie, kto jest przewodnikiem? Wyobraź sobie taką sytuację. Pierwszy raz przy Grobie Pańskim byłem w 1998 roku, kiedy pojechałem tam w ramach wymiany studenckiej. Byłem tam na studiach. Zostawiłem moją walizkę w pokoju, w miejscu, gdzie miałem spędzić kolejne 3 miesiące. I poszedłem sobie na samotną przechadzkę do Starego Miasta, do Jerozolimy. Pośród różnych miejsc, do których zajrzałem, była także Bazylika Grobu Pańskiego, o czym nie byłem poinformowany, nie wiedziałem. Stałem przy Grobie Pańskim, ale nie zrobił na mnie wrażenia. Dopiero następnego dnia zabrał nas tam, mnie i moich kolegów, studentów, zabrał nas tam nasz profesor od Nowego Testamentu i otworzył moje oczy między innymi na to, że jesteśmy właśnie przy Grobie Pańskim. Przewodnik to jest wszystko. I wyobraź sobie drugą historyjkę, też z życia wziętą. Twoja grupa przylatuje na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie i właśnie poznajecie waszego przewodnika. Przewodnik to miejscowy Palestyńczyk, sympatyczny człowiek, muzułmanin, który w ciągu najbliższych dni pokazuje ci wszystkie te miejsca, o których mówi program wyjazdu, ale zastanów się, jaką on może mieć narrację w odniesieniu choćby do Grobu Pańskiego. Muzułmanin i nasze miejsce najświętsze. Nie ma tutaj ironii jakiejś, nie czujemy ironii. Muzułmanin może z szacunkiem wskazać miejsce, doprowadzić na miejsce dla nas tak ważne, ale trudno oczekiwać od niego, żeby mówił z wypiekami na twarzy o tym, co dla nas tak ekscytujące. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Potrzebny jest dobry przewodnik, dla którego rzeczy omawiane w trakcie takiej pielgrzymki to nie są rzeczy neutralne, kwestie, o których dowiedział się z jakiegoś jednego czy drugiego podręcznika. Wyjazd do Ziemi Świętej to jest wyjazd w krainę Piątej Ewangelii. To już lokuje czy kształtuje taki wyjazd w kategoriach biblijnych. Twój przewodnik nie tylko powinien wiedzieć, gdzie są poszczególne miejsca, ale powinien być również przygotowany biblijnie. Kolejny obrazek z życia wzięty. Pielgrzymka z dużego miasta w Polsce ląduje właśnie w Tel Awiwie. Przewodnikiem miejscowym jest Izraelczyk, fantastyczny człowiek, który z wielkim humorem opowiada o różnych rzeczach, głównie o relacjach polsko-żydowskich i oczywiście doprowadza do tych wszystkich miejsc, które są w programie, ale kiedy przychodzi do kwestii biblijnych, zwłaszcza związanych z Nowym Testamentem, przekazuje Pismo Święte proboszczowi, szefowi tej grupy, który nie jest przygotowany do pełnienia tej funkcji. Założenie jest takie, że skoro codziennie głosi kazanie na podstawie tekstów Pisma Świętego, no to musi coś wiedzieć o tych miejscach związanych z takimi czy innymi wydarzeniami biblijnymi, nieprawdaż? To jest założenie z gruntu wadliwe. Ksiądz po zwykłym seminarium, po studiach teologicznych, niestety nie ma takiej wiedzy. Nawet po studiach specjalistycznych, ale nie biblijnych,
nie będzie miał takiej wiedzy, która potrzebna jest do tego, żeby oprowadzić cię dobrze po Ziemi Świętej. Przeciętny uczestnik pielgrzymki, która miała nieszczęście trafić na przewodnika niezorientowanego biblijnie, nawet się nie zorientuje, bo nie ma porównania. Ale ty zapytaj mądrze organizatora twojej pielgrzymki, kto jest przewodnikiem. I jeżeli nie jest to biblista, to od razu powinna ci się zapalić czerwona lampka. Jeśli jest to biblista, to też ważne. Oczywiście nie musi to być ksiądz, to może być osoba świecka. Ale jeśli jest to biblista przygotowany w tej materii, po studiach, albo jakiś pasjonat, o którym naprawdę wiesz, że czyta, że się rozwija i tak dalej, ale musisz to wiedzieć. Nie wiem skąd. To trzeba by jeszcze zapytać, jak on mówi i czy mówi. Bo nieraz jest tak, że przewodnik nawet ze świetną wiedzą będzie ci czytał książki. Czy mówi to z pasją i czy wie, co mówi, czy też raczej jest nieśmiały, raczej małomówny i tak dalej. Skąd się tego dowiedzieć? Sprawdź różne fora internetowe, popytaj innych ludzi, którzy byli z tym czy innym przewodnikiem i wtedy zbierz rekomendacje. Tak czy inaczej, przewodnik to jest wątek numer jeden. Nie ma wielu biblistów w Polsce, którzy mogliby się podjąć tego zadania, dlatego bardzo często różni organizatorzy po prostu pomijają ten wątek w programie, tak żeby nikt o to nie zapytał, a to jest kluczowe. Zapytaj więc, kto jest twoim przewodnikiem, jakie ma kompetencje. Czy jest to biblista albo biblistka? To jest niesłychanie ważne i to rzutuje na całe przeżycie związane z takim wyjazdem do Ziemi Świętej. Życzę dobrego, mądrego wyboru i zapraszam na kolejny odcinek mojej miniserii 10 rad dla wszystkich, którzy udają się do Ziemi Świętej. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański. Thank you.